Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i nie zapomnij też zajrzeć do linku w opisie. Dobra, tam jest jeszcze coś kolejnego do zebrania. Siema, mordo. W tej szopie jest jeszcze jakiś skarb. Kurna ty. Połkną czaszkę. What the fuck? Czemu on miał czaszkę nad sobą? Czy to oznacza, że był dużo wyższym levelem, ale nie powinienem mieć takich przeciwników tutaj. Dobra. Tu jest gdzieś jeszcze to właśnie. 39 metrów do góry. Na tej lince to jest chyba, tak? Pod tą linką. Nie no kurwa, zatrzymałem się na tej jebanej. No ja już wiem, że tego nie dogonię. Nie, co ty zrobiłaś? These are strange things you tell me, Matilda the Seer. O kurde, dogoniłem. Ale dobra, jak ja mam się dostać do tych dwóch znaczników tutaj? Tym w teatrze. Bo tu wejścia żadnego nie widzę nigdzie. Ale mogę coś wysadzić, bo mamy tutaj dzban. Tam jest wysadzony. Dobra. Teraz to widzę, tylko jak mam tu... Zejdę, tak? Zejdę. Okej. Tu jest możliwość rozwalenia. Drzwi zamknięte. A nie mam klucza. Klucz leży tam jakiś. No dobra, znalazłem wejście, ale nie wiem, jak się tam dostać nadal do tego. Dobra, w takim razie tu wrócić trzeba będzie, bo najprawdopodobniej ktoś ma ten klucz gdzieś przy sobie. Tylko kurde, kto? This way. Don't mind if I take you. Halo, no ruszaj. Ja tu kombinuję. Ale dostał w pizdę. O, podleciał normalnie. Wyebało go z butów. Shit.
Dobra, no to pyskówka jest, to spróbujmy. Good day. What is your name? I am Eivor of the Raven Clan. And are you a flighter? When the mood strikes, do you wish to flight with me? Oh no, certainly not. I don't engage in such things. Haven't the head for it. My brother, however, he is quite proficient. Uh-huh. Ah, then you wish to compete with me. I should mention, my brother has taken a strict vow of silence. If you wish to flight, I will translate and relay his verses. I think I understand. Good. Hark! To those gathered round, wave your hands and rejoice! I shall trounce this poor fool without use of my voice. Such is his challenge. Do you wish to face him? Ta. I'll happily challenge you. Sorry, him. Here you are, my bet. Good. Now remember, it is not me you are flighting. I am but a conduit ja mały, for his przegram, words. Życie, I'll keep this well in mind. To sobie potem na dużym odbijemy. Good. He is ready. Come you closer, friend Eivor, and lend me your ear. The most cutting of flights from my mouth you'll not hear. But by proxy I'll call you a milksop and boor. You are afflicted with terrible arrogance, but perhaps I am the cure. Your body is withered, your garments absurd. I'll topple you over with nary a word. I'm devoted to flights, though to silence avowed. Though you choose to be quiet, your folly is loud. Oh my! To akurat było prosto. Your visage is ghastly. I'm cowed by your stink. I should like to write more, but you're not worth the ink. So, a last parting phrase. You're as dim as they come. You're a waste of good quiet. Go choke on your pen. Your pitiful flighting has left me quite cold. So leave here with speed once you've paid me your gold. You have bested me, but I will return. Od razu wrócę. W drugiej kwestii dwójkę trzeba wybrać, a w trzeciej na pewno jedynkę. The failure Eivor returns. Will you compete again? Nie dlatego wziąłem najpierw małe, a teraz duży. My bet. Good. I will keep the... Good. Come you the most... But by... Though you speak through another, your flighting still poor. Your body is withered. Your garments absurd. I'll topple you over with nary a word. I'm devoted to flights, though to silence avowed. Though you choose to be quiet, your folly is loud. Oh my! Your vis... I should like to... so a la... Trzecie na pewno nie. I will easily crush you beneath my thumb. Very fine work. As an impartial observer, I must say you won. Thank you. My brother has a few parting words. You have bested me squarely and thus won the day. So take what you've earned now and hurry away. I will. Farewell to you both. I dlatego najpierw wziąłem mały zakład, żeby być na plus. Poziom charyzmy na czwórkę. Okej. Okay.
Skóweczka ukończona, dobra, zostało to. I tutaj, najpierw pójdę sobie tam, do tamtego znacznika. Co tam jest jeszcze? 158 metrów stąd. A tu został. A dobra, tak, bo muszę klucz zdobyć, tak, pamiętam. Dobra. Mogę tego... Aha, bo to trzeba przenieść, dobra. Pyk. I się chłop nauczył latać. Pytanie, gdzie jest, kurde, klucz? Najprawdopodobniej u tego ziomeczka tutaj. Tyk. Dobra, ale tutaj są tylko... Nie, no jest tu trochę tych znaczników więcej. Jak mam się tam dostać piętro niżej? Klucz potrzebny, dobra. Tu muszę wjechać, kurna, ze ścianą. Kurwa, gdzie oni mają te klucze? Kurwy syny. Tam ma klucz, ale czy to jest klucz do tego? A to też były te. O, siema. Cię nadział. Jeden klucz pasuje do wszystkich. Kłódek. Za mało. Okej.
No i jeszcze tutaj został jeden znacznik i tutaj te dwa. Dobra, git. A jak to na mapie wygląda? Tajemnice wszystkie, zostały dwa artefakty. Tu jest artefakt. I tu. Tu jest bogactwo jedno. Jeszcze cztery bogactwa są. Raz, dwa, trzy, cztery. No to się wszystko zgadza. Czyli tą mapę też ukończymy, jak nam się uda tam dostać. Pytanie, czy tam się kurde dostaniemy zaraz, nie? Czy ten klucz też tam pasuje? Bo tu w tej lokacji zostało nam już tylko to. No i oni się nie wyświetlają, że mają klucz, więc... Tam się tylko wyświetla klucz, że tam jest, nie? No chyba, że jest jakieś inne jeszcze wejście do tego. No kurwa nie. Kurde, no to tu musi być jakieś inne wejście do tego. Chyba. No biegnę tu dookoła. Ta woda nie jest jakaś za głęboka, więc na pewno przez wodę nie. No nie, no ewidentnie, kurde, tamtędy tylko potrzebny jest klucz. Pod tym, nie? Nie, no trzeba będzie tutaj wrócić, nie? Do tej lokacji, żeby to zrobić, ale no nie w tej chwili, no bo to nie ma sensu się tu bujać z tym. Gdzie tu mamy pogadać, bo nie ogarniam. A, czyli to jest jakby koniec już tego? To do fortecy trzeba pojechać, o Jezu. Nie no, nie ma sensu się teleportować nawet z tego pierdolnika. To tam po prostu zaznaczyć to i pojechać. Ja pierdzielę, naprawdę? Ja tu jednak byłem i ten. Ja tam jednak byłem i powinienem ich już wtedy wykańczać wszystkich. Bo teraz bo będę musiał tam drugi raz jechać. Ale lipo. Się kurwa poryspili. Już was raz tu ubiłem. I też was ubiłem. Na 75 expo. Zanim ja tam dojadę i zacznę to kurna czyścić, to trochę czasu minie i to nie ma sensu tego.
Może jednak się tepnę, zakończę tego questa i se wrócę na ten obszar? Ma to kurde w sumie trochę sensu. O, w ogóle skończyły się te pieprzone questy, które były tam tygodniowo jakieś. Tego co widzę na mapie. Się przerzedziło w naszej bazie. A, i możemy pewnie też coś zbudować, bo troszeczkę żeśmy zrobili tych najazdów. Co możemy zbudować? To mamy tak, browar. Ile mamy w ogóle tych surowców? Trochę tego mamy chyba. Warsztat tatuatora. Na pewno musimy zrobić to. I to. Jak starczy, to jeszcze to. Ale na pewno musimy iść w tamtą stronę, zrobić najpierw te dwie rzeczy. Kurde, się zacząłem zastanawiać, co tu przeciwnicy robią. Zapomniałem, że tu jest przecież ten ciul. Hello there, A4. Cztery na sześć. No i dobra. Rozwinięte. Czy my to możemy dalej rozwinąć? Już nie. Okej. Teraz tu. Jeszcze mamy troszeczkę. Zostanie chyba, jeśli dobrze liczę, 60. To jeszcze coś możemy zbudować, jakiś dom, tak? 85, a ile mam? 60 mam, tak? Chata, bo muzeum nie zrobi. A, muzeum też mogę zrobić. Browar też mogę zrobić. Dobra, chatę jakąś postawimy. Niech ktoś ma i zaraz do niej wracamy i pogadać. Taki namiot macie chujowy, to trzymajcie chatę. Obrażenia przy skrytobójstwie mi wzrosną dzięki budowie tego. Chuj, że i tak nas zabijam na hita, bo tak mam w ustawieniach zrobione. Wioska 5 na 6, kolejne budynki będą do rozwoju. Hodowla drobiu. Jest możliwa, okej, dobra, wejdźmy sobie do budynku, tam też widzę, że mam jakieś jeszcze listy. Hey there, how are you? Mogę go pogłaskać? Where is he? Where is Sigurd? He's alive. But not with you. Where is he? Dag, not now. I need to speak with Ranvi. You never found him, did you? Tell us, Eivor. We deserve the truth. I need to speak with Ranvi. Step aside, now. You never found him because you didn't look. I see you, Eivor. I know what you are. Eivor, you come alone. I fear what that means for Sigurd. I could not find him. That madwoman Fulke, she slipped away, took him to Suthix. We need an army. Call on our alliances, remind them of their oath to me. We must act before. Before? Before what, Eivor?
She tortured him, Ranvi. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. Gods. Dandy, I'm happy to see you. Tam do centu i tak wrócimy jeszcze w następnym odcinku, ale podejdę sobie tutaj. Zaproszenie, Eivor nie chciał żadnej oficjalnej ceremonii podczas obejmowania stanowiska, ale przekonałem go, że tak będzie lepiej dla hrabstwa. Przewodniczyć będzie sam król, jeśli uda ci się przybyć, nie wątpię, że jak mi się to w questie wyświetli, to może. Pomógł z Dagiem. No bo kurwa zaczyna pajac. Okej. A tu jak to wygląda w sumie, bo nawet nie sprawdzałem ostatnio. Kontynuuj wątek fabularny. Trochę ich tu powycinałem, nie? No musimy na pewno jeszcze wrócić tutaj. Zrobić to. To. Zobaczę jak tutaj wejść do... Nie wiem, kurna, jak się ta lokacja nazywa, bo bym musiał... Dobrze by było, jakby się to dało ukryć, nie? No, ale się nie da. Canterbury. No dobra. 3, 4, 5 bogactw. Raz. 2, 3, 4. No to jest 5, ok? I dwa artefakty. Tu jest jeden i tu jest drugi. No to jak zrobię to, to mam ten cen zamknięty. Jest w ogóle jeszcze jakiś znaczek węża, z którego można pokonać chyba. Tu by było też spoko uderzyć, no ale dobra, musimy z Dagiem teraz pogadać tam. Ale myślę, że zrobimy to sobie w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Troszeczkę krótsze, ale nie, myślę, że jak zacznę z nim gadać, to zaraz będzie dłuższy o 10 minut ten odcinek. Miłego popołudnia. Zapraszam cię oczywiście na godzinę 17 na kolejny odcinek. No i do linku w opisie. Trzymaj się. Cześć.